Dzień dobry. Witam po długiej przerwie. Na początek chciałbym bardzo przeprosić, że wniknęły filmy, w sensie wniknęła regularność. Ja przez cały czas gdzieś tam miałem otwarte konto, obserwowałem jeszcze pojawiające się kolejne komentarze i cały czas gdzieś tam była ta taka mała szpileczka, która mówiła mi, że trzeba kiedyś wrócić do tego kanału. Także dzisiaj nastał właśnie ten dzień, kiedy wracamy z regularnym nadawaniem. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną na początku. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe wiadomości na różnych social mediach, na Instagramie, na Facebooku, za wszystkie pytania, czy jeszcze wrócimy, czy będziemy nadawali. Więc tak, dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynamy nadawać ponownie i zaczynamy nadawać regularnie. Zaraz opowiem Wam co nieco, jaka będzie nowa formuła kanału, bo trochę parę rzeczy zmienimy. I opowiem Wam też, co się działo, że tak długo nie było nic słychać na kanale Viking Power, który, jak możecie zobaczyć, nazywa się teraz Inner War Saga, czyli saga wewnętrznej wojny. No właśnie. I czym jest ta saga wewnętrznej wojny? Według słownika PWN saga to staroskandynawska historia, poemat dotycząca wielkich rodów, wojowników, tego typu historii. I teraz nazwa saga wewnętrznej wojny wzięła się po prostu z pewnego wątku, który obserwowałem najpierw u siebie, a potem u wielu, ale to wielu klientów, ludzi, z którymi pracowałem nad przygotowaniem mentalnym, czy to do sportu, czy do biznesu. I jest taka grupa ludzi na tym świecie, która pomimo swoich ogromnych ambicji, pomimo tego, że ma ogromne chęci, żeby działać, która wie, co ma robić, wie, jak ma robić, wie, że efekt jest im potrzebny, że go pragną, a i tak łapią się na tym, że prokrastynują, marnują czas, odkładają projekty na ostatnią chwilę, cały czas czują się niedostatecznie, niewystarczająco dobrzy i prowadzą ze sobą cały czas ten konflikt, prowadzą ze sobą wojnę, żeby się ciągle zmuszać, przełamywać, pokonywać i udowadniać, że jednak jest inaczej, ale efekt wygląda cały czas tak samo, czyli ciągle nie mają tego, czego chcieli. Przypomina to właśnie ten wewnętrzny konflikt. I ideą Inner War Saga, sagi wewnętrznej wojny, jest to, aby zobaczyć, że żadnego wroga w środku nie ma i uczynić ze siebie i z własnego umysłu swojego największego sojusznika. I teraz, aby uczynić ze swojego umysłu swojego największego sojusznika, musimy też zrozumieć, jak ten umysł działa, zrozumieć, na czym polegają te wszystkie schematy, zachowania, emocje, które mogą wydawać nam się, że są tym, co nas blokuje i przeszkadza w działaniu. I w tym celu będzie trochę zmieniona formuła kanału, ale oczywiście nie odejdziemy tak daleko od tego, co robiliśmy. Mity nadal będą się pojawiały, a przede wszystkim ich interpretacje, czyli jak możemy skorzystać z tych mitów jako współczesni ludzie, bo przypominam, rekonstrukcją i poprawnością historyczną się tutaj nie zajmujemy. Ponadto będzie trochę więcej materiałów na temat tego, jak umysł działa i w jaki sposób te schematy wykorzystać na własny użytek, aby zaczęły na nas pracować, zamiast ciągle nam przeszkadzać. Będziemy także trzymać się formuły rozmów, więc raz na jakiś czas zaproszę pewnych gości na mój kanał. I jeden już taki materiał jest w realizacji. Niebawem na kanale zobaczycie Pawła Głuchowskiego, Akademia Hipertrofii, który też trochę w tematach historycznych się obraca. I dzisiaj zajmiemy się jednym z takich mitów, chyba tym najważniejszym. Porozmawiamy o historii Odyna, ale w trochę innej formie niż było to do tej pory. Historia Odyna, naszego wszechojca w mitologii skandynawskiej, jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę jest historią o każdym z nas. I właśnie wydaje mi się, że po to ta historia została stworzona, abyśmy mieli pewnego rodzaju drogowskaz, pewnego rodzaju schemat, za którym możemy kroczyć, tak, aby to życie było nawet nie tyle bardziej znośne, a ile pozwalało na to, aby stworzyć z niego swoją własną sagę, którą czytalibyśmy z zapartym tchem. Przejdźmy więc do samej opowieści. Pewnego dnia Odyna trapiły straszne koszmary i po obudzeniu
czuł się wyjątkowo źle. Czuł, że czegoś mu brakuje, że jest jakiś element, który powinien zostać odnaleziony. Nie wiedział, co to jest. Bardzo długo się nad tym trapił, zastanawiał, ale nie mógł dojść do żadnych sensownych wniosków. Musiał aż odprawić czary, wejść głęboko w głąb własnego umysłu, aby dowiedzieć się, co jest tym brakującym ogniwem w całym jego istnieniu. I Odyn dowiedział się wtedy za pomocą tych czarów, że to, co go trapi, to głód wiedzy. I postanowił wtedy ten głód zaspokoić. I Odyn wiedział, że aby dostać się do tej wiedzy, której tak bardzo pragnął, musi udać się do miejsca, które normalnie nie jest dostępne i które normalnie nie jest widoczne dla zwykłego śmiertelnika. Udał się więc w najgłębsze otchłanie podziemi. Udał się aż do miejsca, z którego wyrastał najgłębszy korzeń drzewa życia, Yggdrasil, na którym zawieszone jest wszystkie 9 światów, zarówno światów ludzi, gigantów, elfów, krasnoludów, jak i samych bogów, czyli Asgard. I teraz będąc pod tym korzeniem, Odyn zastanawiał się, co powinien tutaj uczynić, aby dostąpić tego zaszczytu poznania całej wiedzy. I wtedy w czasie medytacji, zadumy, w jego umyśle pojawił się ten głos, który podpowiedział mu, że jedynym sposobem na to, aby uzyskać tą wiedzę, jest poświęcenie siebie samego sobie samemu. I Odyn, nie czekając wiele, przygotował sznur, który przewiesił poprzez jedną z gałęzi drzewa. Przygotował swoją włócznię Gungnir, która oznacza nieugięta, i powiesił się na tym sznurze, wkładając ofiarę samego siebie. Wisiał na tym sznurze przez 9 dni i nocy. Już na samym początku jego kręgosłup został przerwany, jego krtań została zmiażdżona, natomiast duch Odyna, który opuścił ciało, nie odszedł daleko, a krążył cały czas wokół martwego ciała i cały czas znosił cielesne męki, pomimo że nie żył. Dopiero 9 nocy krtań się zrosła, zarówno jak kręgosłup, i duch wstąpił znów w ciało Odyna. Jednakże Odyn wiedział, że nie jest to wcale koniec tej próby, a zaledwie połowa. Przygotował więc swoją włócznię i wbił ją w swój bok, umierając ponownie. Jednak tym razem nie do końca, bo Odyn popadł wtedy w stan, który był dziwny, inny, niecodzienny, nawet dla Boga pochodzącego prosto z Asgardu. Odyn został zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Mimo że nie żył, nadal żył. I to właśnie w tej śmiertelnej ekstazie Odyn oczami swojego umysłu przy najgłębszym drzewie życia dostrzegł studnię wiedzy, której pilnował olbrzym Mimir, a właściwie to, co z olbrzyma Mimira zostało, czyli sama jego głowa. Odyn, stojąc przed Mimirem i przed studnią, zapytał olbrzyma Mimira, czy może skosztować ten jeden łyk, aby posiąść wiedzę, której tak bardzo potrzebował. Mimir jednak odpowiedział, że nie będzie to za darmo i musi włożyć dodatkową, kolejną ofiarę. Więc Odyn ofiarował Mimirowi swój naszyjnik królewski, który symbolizował całą jego władzę. Mimir go przyjął, jednak stwierdził, że jest to nadal za mało. Ofiarował więc także i swój pierścień, który nosił na palcu, pierścień wojownika. Mimir przyjął i tą ofiarę, jednak nadal stwierdził, że jest to zbyt mało. Odyn zapytał go więc: Mimirze, w takim razie cóż mam ci ofiarować, abyś pozwolił mi skosztować łyk ze studni wiedzy? I Mimir odpowiedział zagadką: a cóż masz, co jest tak bardzo cenne, jednak możesz oddać to, ponieważ posiadasz dwie takie rzeczy? I Odyn wtedy zrozumiał, że chodziło o jego oko. Nie czekając więc wiele, nie zastanawiając się, sięgnął dłonią po swoje lewe oko, wyłupił je sobie i wrzucił do studni wiedzy. W momencie, w którym oko Odyna trafiło do studni wiedzy, wybuchł z niej ogromny gejwer, który dał początek wszystkim rzekom, nawet tym najczarniejszym rzekom, które płyną poprzez świat wiecznego lodu Niflheim.
I w momencie, w którym oko spotkało się z taflą wody, Mimir udzielił zgody, aby Oden mógł zaczerpnąć łyk z tej wielkiej studni. I po zaczerpnięciu łyku ze studni wiedzy spłynęła na niego cała ta mądrość, której tak bardzo poszukiwał. To właśnie w tym momencie Odyn poznał runy, a Mimir nauczył go potem całej runicznej magii, czyli praktycznego wykorzystania mocy, która jest zaklęta w tych runach. I teraz wiedzę na temat run, na temat samego alfabetu, Odyn przekazał ludziom za pomocą swojego wysłannika Heimdala. Jednakże samą magię runiczną zachował on już tylko dla siebie. I to obowiązek każdego człowieka, aby tę tajemnicę zgłębiać samodzielnie. Więc czego uczy nas ta historia o Wszechojcu Odynie? Jak współczesny człowiek może w tej historii skorzystać? Do czego może jej użyć? Widzicie, wątek tej historii jest o tyle ciekawy, że Odyn, który jest przecież twórcą naszego świata, stworzył cały ten świat z ciała pierwotnego olbrzyma Ymira. Stworzył z niego wszystko to, co nas otacza. Wszystkie góry, niebo, rzeki. To wszystko są elementy tego pierwotnego olbrzyma, który tak naprawdę jest niczym innym jak manifestacją mocy, która zaklęta jest w runach. Ale o tym wątku może kiedy indziej. To, co z tego wynika, to to, że Odyn, mimo że jest twórcą tego świata, to nie jest bytem wszechwiedzącym, który zna wszystkie tajemnice swojego własnego dzieła. I ta historia nie uczy nas niczego innego, że my wszyscy sami jesteśmy wszechświatem, który poznaje siebie samego. Jesteśmy wszechświatem, który bada swoje własne tajemnice. Pewnymi kawałkami lustra tej pierwotnej, wyższej świadomości. A przynajmniej lubię tak na to patrzeć i tak to interpretować. Daje to bardzo ciekawe spojrzenie i perspektywę. Natomiast historia Odyna tak naprawdę jest niczym innym jak historią każdego z nas. Jeżeli naszym zadaniem jest doświadczać, życie opiera się po prostu na tym, aby żyć i jedynym celem życia jest samo życie i doświadczenie, to mamy tutaj właśnie informację o tym poszukiwaniu tej wiedzy, poszukiwaniu tej mądrości. A jedynym sposobem, aby zdobywać tę mądrość i wiedzę, jest ciągłe poświęcanie samego siebie, a więc ciągłe znoszenie nieprzyjemności, problemów, konfliktów i całego tego bólu. I ta historia nas uczy jednej bardzo ważnej rzeczy. Ból w tej przygodzie, zwanej życie, jest obowiązkowy, ale cierpienie jest już zupełnie opcjonalne. Bo cierpienie wynika po prostu z tego, że dla bólu nie jesteśmy w stanie odnaleźć sensu. I tego uczy nas właśnie ta historia. Odyn musiał poświęcić wszystko to, czym był, aby stać się wszystkim tym, czym mógł się stać, a to kosztowało go wiele wyrzeczeń i bólu. Po drodze, aby dostać się do tej wiedzy, do wiedzy zaklętej w runach, musiał także poświęcić symbol swojej królewskiej władzy i poświęcić całe doświadczenie, które zdobył na tej ciężkiej i trudnej ścieżce wojownika, a na sam koniec musiał jeszcze poświęcić jedno oko. I w momencie, w którym napił się ze studni wiedzy, tym jednym okiem zobaczył więcej niż do tej pory widział oboma oczami. Czego jeszcze uczy nas ta historia? Jednej bardzo prostej rzeczy. Odyn, który zasiada w swoim pałacu w Walhali, bierze tam tylko wojowników, którzy zginęli w sposób chwalebny. Ten wątek nie oznacza tylko tyle, że zabiera do siebie ludzi, tylko takich ludzi, którzy równie wiele poświęcili, co poświęcił on, ponieważ ma on to moralne prawo, żeby wymagać, bo nikt więcej od siebie nie wymagał niż on sam. I teraz Odyn testuje nas przez całe nasze życie. Rzuca w nami ciągle wyzwaniami. I Odyn nie jest energią, bytem, która będzie nas wspierać, która będzie nas kochać, która będzie za nami stać. Odyn co najwyżej może nas zainspirować swoją postawą i nic więcej. I do końca naszych dni będzie wrzucał w nas wyzwaniami. Jeżeli Odyn rzuca w nas wyzwaniem, to znaczy, że jest możliwość, jest ścieżka, która pozwala przez to przejść zwycięsko, ale nigdy nie dostajemy gwarancji, że damy radę. Jest po prostu możliwość i to naszym obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością jest tą ścieżkę właśnie odnaleźć. Natomiast jest to pokrzepiająca myśl, że skoro coś się dzieje,
to znaczy, że Odyn wie, że jesteśmy w stanie to wyrobić. Co więcej, te wszystkie wyzwania nigdy się nie skończą, bo wyzwania będą trwały tak długo, aż to ostateczne nas pokona i zakończymy ten cykl życia w tym konkretnym momencie. A czego ciebie uczy historia Odyna? Jakie wnioski dla ciebie w niej płyną i w jaki sposób możesz tego użyć w swoim własnym, aktualnym życiu? Koniecznie daj mi znać w komentarzu, co o tym myślisz, bo dla mnie ta historia była tym, co wyciągnęło mnie z wielu życiowych problemów, z wielu ciężkich sytuacji, dała mi tą perspektywę patrzenia na życie, w którym po prostu nie ma aż tyle cierpienia, ból potrafi znaleźć uzasadnienie dla siebie. Także ta historia stoi tak naprawdę u źródła, jest pewnego rodzaju bazą całej ideologii, która zawiera się w projekcie Inner War Saga. Więc koniecznie daj znać, co o tym myślisz. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zachęcam Cię do zostawienia suba. Jeżeli już ze mną byłeś, to witam Cię ponownie na moim kanale i zapraszam Cię na drugi akt tej właśnie sagi.